Tomasz Świstek, IGP Polska. Witam Państwa na jednej z naszych demofarm w Gościejewie, gmina Rogoźno, powiat obornicki. W gospodarstwie Agrosystem Gościejewo mamy założoną kolekcję rzepaków, kukurydzy i zbóż IGP Polska. Pan prezes Krzysztof Rybak od wielu lat stawia na nowości i innowacje. Stąd też w technologii uprawy gospodarstwa w przypadku rzepaku nastąpiło całkowite przejście na siew punktowy w uprawie pasowej. Obecnie na naszej demofarmie w technologii strip till mamy posiane 3 odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego, wysiane w ilości 34 roślin na metrze kwadratowym i 4 odmiany populacyjne wysiane w ilości 38 roślin na metrze kwadratowym. Rzepak ozimy znajduje się aktualnie w pełni fazy kwitnienia BBCH64. Z prezentowanych odmian rzepaku na polskim rynku w bieżącym sezonie dostępne będą 2 odmiany mieszańcowe i 2 odmiany populacyjne. Zobaczmy, jak te nowości prezentują się w polu. Cody Mill to nowa zarejestrowana w 2016 roku odmiana mieszańcowa. Istotnym czynnikiem budującym jej strukturę plonu jest genetycznie wysoka masa 1000 nasion, a same nasiona są bezpieczne w łuszczynach o wysokiej odporności na pękanie. Odmianę cechuje potężny pokrój roślin, bardzo wysoka tolerancja na popularny w zabiegach herbicydowych chlomazon, silny wigor jesienny bez tendencji do wybijania w pęd główny i pięknie uformowane potężne rozety. Doskonałe przyzimowanie potwierdzone zostało również badaniami hodowcy w Europie i na Ukrainie. Kolejna odmiana mieszańcowa tu jest jeszcze pod kodem. Jednak już wiemy, że oficjalna nazwa tej nowej, świeżo zarejestrowanej odmiany to Codinel. Odmianę cechuje imponujący system korzeniowy oraz bardzo gruba szyjka korzeniowa. Cechy te stanowią razem solidny fundament przyszłych plonów. Codinel posiada silny wigor wzrostu w okresie jesiennym, dzięki czemu przydatny jest również do uprawy w technologiach uproszczonych. Charakterystyczna dla odmiany jest też znakomita reakcja na aplikowane w okresie jesiennym regulatory wzrostu, dzięki czemu formułuje piękne, silne, potężne rozety stanowiące podstawę doskonałego przezimowania. Z danych hodowcy wiemy, że średni okres kwitnienia dla odmiany Codinel wynosi 32,2 dnia. Tak długie kwitnienie determinowane jest zawiązaną ilością plonotwórczych pędów bocznych, których na odmianie Codinel, jak widzimy, nie brakuje. Mocne, zdrowe rośliny z dużą ilością pąków i kwiatów zapowiadają rekordowe plony. Sundance to odmiana populacyjna, obecna drugi rok na polskim rynku. Co dla nas ważne, wielu rolników, którzy zasiali Sundance w zeszłym roku, zgłasza nam same pozytywne obserwacje. Odmianę cechuje bardzo wczesne kwitnienie. Co ważne, w Polsce odmiana Sundance jest przydatna również do uprawy na glebach mozaikowych. Pragnę zaznaczyć, że odmiana Sundance wysiana jest na tym polu w ilości 38 żywych nasion na metrze kwadratowym. Zobaczmy na ten łan i na roślinę. To, co widzimy, oddaje towarzyszące Sundance hasło. Moc plonowania połączona z przezimowaniem. Elevation to nowa odmiana zarejestrowana w 2016 roku z rekordowym i topowym wynikiem 111% wzorca w plonie nasion w Anglii. Jest to odmiana o średnio późnym terminie kwitnienia. W tym roku to niewątpliwie olbrzymia zaleta, gdyż dzięki niej kwiatostany nie były wystawione na działanie mrozu, który jeszcze w ubiegłym tygodniu w niektórych rejonach Polski był bardzo duży. Elevation wytwarza bardzo długie łuszczyny. W pracach hodowlanych ta różnica wynosiła nawet 20% względem innych odmian.
Posiada również bardzo dużą zawartość tłuszczu w nasionach, co daje dodatkową korzyść finansową. Doskonała zdrowotność łodyg oraz łuszczyn zapewnia maksymalne wykorzystanie procesu fotosyntezy do nalewania masy tysiąca nasion w decydującym etapie tworzenia plonu. To tyle na tą chwilę z kwitnącego rzepaku. Jednak już dziś zapraszam Państwa na nasze Dni Pola, gdzie będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z najnowszą genetyką, jaką przygotowaliśmy dla Polski na nadchodzący sezon. Dziękuję za uwagę. Tomasz Świstek.